wyjaśnić niewyjaśnione. Sprawa, o której dziś opowiem, jest wyjątkowo wstrząsająca. Poraża ilość zaniedbań, a złość budzi sposób, w jaki potraktowano rodziców ofiary. Tutaj nic nie jest oczywiste, a całość wygląda jak mozolnie przygotowane przedstawienie. Warto zadać pytanie, kogo w tym przypadku chroni system i co tak naprawdę wydarzyło się w lesie pewnego listopadowego popołudnia. Zapraszam do wysłuchania historii Jakuba Szymandy. Jakub Szymanda miał zaledwie 19 lat. Był jedynakiem. Chłopak był oczkiem w głowie rodziców. Mieszkali pod Golubiem Dobrzyniem. Jakub chciał studiować informatykę. Uczęszczał do szkoły średniej o tym samym profilu. Kochał muzykę. Dorabiał jako DJ. Był bardzo oszczędny, dzięki czemu kilka miesięcy przed śmiercią mógł sobie kupić pierwszy wymarzony samochód. Rodzice również trochę mu dorzucili. Wybór padł na używanego Golfa. Państwo Szymanda prowadzą gospodarstwo ogrodniczo-sadownicze, które przejęli od rodziców. Następnie miał je odziedziczyć Jakub. Aby rozwinąć gospodarstwo, państwo Szymandowie kupili dodatkową działkę. Ojciec chłopaka wspomina, że syn zawsze był zadbany i dobrze ubrany. Nigdy nie narzekali na brak pieniędzy, a Kuba jako DJ zarabiał niemałe pieniądze. Dlatego jego rodzice nie rozumieją plotek, które powstały. Niedługo po tragicznych wydarzeniach pojawiły się głosy, że chłopak miał handlować zakazanymi substancjami. W lipcu 2014 roku Jakub Szymanda nawiązał bliższą relację ze szkolną koleżanką Aleksandrą C. Para spotkała się kilkukrotnie, ale ostatecznie związek nie przetrwał próby czasu. Rozstali się zaraz na początku września 2014 roku. Niedługo przed tragicznymi zdarzeniami ktoś rzucił do internetu film, na którym dwóch nastolatków znęca się nad Jakubem. Jednym z nich jest syn policjanta, drugi to syn nauczycielki. Nastolatkowie są znani z umiłowania do środków odurzających. Dzień przed tragedią, 11 listopada, Jakub Szymanda chodził wyraźnie czymś przygnębiony. Gdy ojciec zapytał go o powody, zbył go odpowiedzią, że sam sobie poradzi. Dziś rodzice nie wykluczają, że Kuba mógł się wtedy kogoś obawiać. Feralnego dnia wszystko wyglądało tak jak zawsze, choć tylko do pewnego czasu. Ojciec Jakuba widział go ostatni raz po południu, gdy ten przyjechał do domu razem z Adamem J. Nastolatkowie przyjaźnili się od dzieciństwa. To właśnie wtedy ojciec miał zapytać, dlaczego Jakub nie pojawił się w szkole, o czym mężczyzna dowiedział się od pani dyrektor. Jakub odpowiedział tylko, że odwiezie Adama i zaraz wróci do domu. Po tych słowach nastolatkowie wsiedli do samochodu i odjechali. Państwo Szymanda długo zastanawiali się nad tym, co mógł robić ich syn, gdy nie było go w szkole. Odpowiedź na to pytanie przyszła dopiero w trakcie trwania śledztwa. Tego dnia prawdopodobnie Jakub z Adamem byli w Toruniu. Zatrzymali się również na stacji benzynowej w Lipnicy. Kuba również tego dnia otrzymał mandat w wysokości 500 zł za przekroczenie prędkości. Jako że Adam był mu wtedy winien pieniądze, spisali oświadczenie, że mandat opłacą po połowie. To nie był pierwszy mandat Jakuba tego roku. Dlatego nie chcąc martwić rodziców, postanowił go spłacić bez ich pomocy. Od wyjścia chłopaka z domu mijały godziny, a on nie wracał. Rodzice starali się z nim skontaktować telefonicznie. Niestety bezskutecznie. Pojechali zatem go szukać do domu Adama J. Niestety nie zostali tam swojego syna, ale matka Jakuba zauważyła, że Adam właśnie skądś wraca i wchodzi do domu bocznym wejściem. Państwo Szymanda pojechali wtedy,
na najbliższy posterunek policji w Golubiu Dobrzyniu. Niezwłocznie zgłosili zaginięcie jedynego dziecka. Dopiero po długim czasie oczekiwania funkcjonariusz zaprosił ich do małego pomieszczenia. Policjant był widocznie zdenerwowany. Palił jednego papierosa za drugim. Po pewnej chwili powiedział, że Jakub nie żyje. Rodzice zemdleli. Policjanci udzielili im pomocy. Zdaniem śledczych, Jakub odwiózł Adama do domu. Następnie udał się do lasu, gdzie odebrał sobie życie. Ich zdaniem powodem był mandat, który nastolatek dostał kilka godzin wcześniej za przekroczenie prędkości i kłótnia o wagary oraz rozstanie z dziewczyną, do którego doszło na początku września 2014 roku. Te wydarzenia miały skumulować napięcie, czego wynikiem miało być działanie na własną szkodę. Adam w rozmowie z ojcem Jakuba cały czas utrzymywał, że odkąd Kuba podrzucił go do domu, to on z niego nie wychodził, tylko grał w swoim pokoju w gry. Innego zdania jest pani Szymanda, która na własne oczy widziała wchodzącego do domu Adama. Listopada 2014 roku, na miejsce tragicznego zdarzenia w Gałczewie, niedaleko Golubia Dobrzynia, przybyli śledczy. Tutaj popełniono szereg błędów. Nie zabezpieczono dowodów, nie przeprowadzono oględzin, nie zlecono badań w zakładzie medycyny sądowej. Natomiast dochodzenie zostało umorzone po 2 dniach. Miejsce to znajduje się na uboczu, z dala od głównych leśnych szlaków. Niegdyś to miejsce było często uczęszczane przez młodzież, gdzie pili alkohol oraz palili papierosy. Jeden z policjantów, który pełnił służbę na miejscu znalezienia ciała Jakuba, został dyscyplinarnie zwolniony za handel niedozwolonymi substancjami, między innymi w okolicach liceum w Golubiu Dobrzyniu. W momencie, gdy rodzice Jakuba zaczęli dociekać prawdy, ich gospodarstwo zostało podpalone, samochód uszkodzony, a krzyż upamiętniający Jakuba zniszczony. Po 2 dniach, po pogrzebie chłopaka, sprawę całkowicie zamknięto. Natomiast jeden policjant z golubsko-dobrzyńskiej komendy podczas rozmowy telefonicznej miał powiedzieć, żeby pan Szymanda zostawił tę sprawę. Ojciec Jakuba podczas tej rozmowy był pod działaniem leków uspokajających, dlatego nie zrozumiał, co policjant powiedział. Dotarło to do niego dopiero po odsłuchaniu stenogramów, które są przechowywane na komendzie. Ojciec Kuby twierdził, że był zastraszany podczas przesłuchania. Usłyszał, że jeśli będzie zadawał za dużo pytań, to też może iść siedzieć. Były także osoby, które ostrzegały rodziców Jakuba, że mogą stracić życie. Regularnie otrzymują również telefony, czasem głuche, czasem z treścią, której nie chcą ujawniać, a połączenia odbierają nawet z Hiszpanii. Telefon otrzymał także mecenas Ireneusz Wilk. Powiedziano mu, że jeśli zapłaci, to może usłyszeć, kto zabił Jakuba. Intrygująca jest opinia właścicielki domu pogrzebowego, zajmującego się pochówkiem Jakuba Szymandy. Zdaniem kobiety, nie miał on żadnych cech pasujących do przyczyny śmierci. Posiadając duże doświadczenie, wskazała, że wyglądał tak, jakby do śmierci doszło w pozycji leżącej. Policja za zgodą prokuratora odmówiła wszczęcia śledztwa. Adwokat rodziny złożył zażalenie, dzięki któremu prokuratura rejonowa w Golubiu Dobrzyniu śledztwo podjęła. Szybko jednak je umorzyła, utrzymując, że Jakub sam działał na własną szkodę. Państwo Szymanda byli pod wpływem leków uspokajających, więc nie byli w stanie w pełni zaangażować się w wyjaśnianie przyczyn i okoliczności śmierci syna. Co nie oznacza też, że zaniedbali sprawy, bo jednak w ciągu kilku tygodni od tragedii doprowadzono do wszczęcia pierwszego śledztwa. Wróćmy do dnia tragedii i przejdźmy do rozbieżności w zeznaniach świadków. Około godziny 20:30 Adam zadzwonił do Damiana Rzet. Zapytał wtedy kolegę, czy nie ma z nimi Jakuba. Gdy otrzymał negatywną odpowiedź, Adam poprosił znajomych, by pojechali go szukać. Wskazał im konkretne miejsce w lesie, które należy sprawdzić. Łukasz P., znajomy Adama, dostrzegł ciało jako pierwszy. Do lasu przyjechał razem z Andrzejem C. i Damianem Rzet. To Damian spiął się na drzewo i odwiązał linę, a następnie wezwał pogotowie. W czasie, gdy nastolatkowie znaleźli ciało Jakuba w lesie,
do domu Adama J. Przyjechała policja. Policjantów wysłał dyżurny, zaraz po tym jak otrzymali zawiadomienie o zaginięciu nastolatka. Kiedy policjanci opuszczali dom Adama, ten powiedział im, że jego koledzy znaleźli Jakuba w lesie. Adam stwierdził, że wskaże im to miejsce. Jego zdaniem o odnalezieniu Jakuba poinformował go telefonicznie Damian Z., a zdaniem Damiana to Adam dzwonił do niego. Adam był ostatnią osobą, która widziała Kubę żywego. Przed śledczymi przedstawiał inną wersję wydarzeń, a inną pedagogowi szkolnemu i znajomym. Całkowicie odmienną wersję wydarzeń chłopak przedstawił nauczycielowi, według której Adam powiedział, że mają takie miejsce z Jakubem, gdzie spędzają czas. Adam miał wsiąść w auto i pojechać na miejsce, gdzie zobaczył auto Jakuba, które miało włączone światło oraz głośno włączone radio. Wynikało z tych opowieści, że Adam miał w świecach reflektorów zobaczyć na drzewie Jakuba, którego szybko odciął, przestraszył się i uciekł. Adam dzień po tragicznych wydarzeniach udał się z kolegą Michałem R. do miejsca, w którym znaleziono ciało Jakuba. Zabrał z ziemi sznurek do snopowiązałki, powiedział do Michała spierdolmy i odjechali. Po latach śledczy chcieli przebadać Michała R. na wariografię. Chłopak nie wyraził jednak zgody. Państwo Szymanda przyznają, że Adam miał dwa oblicza. Robił wrażenie dobrego, miłego chłopaka, a z drugiej strony okradł dom pewnej kobiety. Zatankował paliwo na stacji paliw, po czym bez płacenia odjechał. Ustalono również w toku śledztwa, że 12 listopada Adam kontaktował się telefonicznie z Michałem R., z którym dochodził do szkoły. Jakiś czas po śmierci Jakuba obaj z niej zrezygnowali. Natomiast syn policjanta, który kilka miesięcy wcześniej został rozpoznany na nagraniu jako osoba znęcająca się nad Kubą, miał bardzo dobre relacje z Adamem J. W dniu śmierci Kuba nie pojawił się w szkole, o czym jego rodzice dowiedzieli się w ten sam dzień od dyrektorki placówki. Pan Szymanda zapytał o ten incydent. Wtedy chłopak odpowiedział: oj tato, ty nie wiesz co się dzieje. Adam zgłosił się na zeznania dopiero 3 miesiące po zdarzeniu. W 2015 roku zeznał, że tego dnia przyjechał z Jakubem do jego domu, skąd chłopak miał zabrać dokumenty od skutera, żeby zastawić go w lombardzie i za te pieniądze opłacić mandat. Co oczywiście zostało zatajone przed państwem Szymanda. Przyniósł ze sobą kserokopię oświadczenia, w którym zobowiązuje się do spłaty połowy mandatu. Pod dokumentem widniał podpis obu chłopców. Adam twierdzi, że to on zaproponował takie rozwiązanie. Wiadomym jest, że w przeszłości często zapożyczał się u Jakuba i miał problemy ze spłatą. W 2018 roku Adam dodał w zeznaniach, że Jakub miał wejść do szopy, zabrać z niego sznur i wrzucić do bagażnika. Jeszcze w 2015 roku Adam mówił, że nie zna powodu, który skłoniłby Jakuba do tak desperackiego kroku. Zaś w 2018 roku dodał, że Kuba mówił, że nie wie co zrobić z tym mandatem, a także wspomniał, że znalazł już drzewo. Inne słowa padły po emisji materiału w superwizjerze w 2018 roku. Adam powiedział wtedy, że auto wysprzątali z Jakubem na kilka godzin przed śmiercią. Pan Szymanda został przesłuchany dopiero 2 dni po tragedii. Zapis w dokumentach z tego przesłuchania brzmi nienaturalnie, jakby został podyktowany. Nie wiem, dlaczego mój syn to zrobił. Nie podejrzewam osób trzecich. Jak mówi, był wtedy pod działaniem silnych leków uspokajających i podpisałby wszystko, co by mu podano. Ten pan, który prowadził śledztwo, wezwał mnie chyba specjalnie. Na pewno wiedział, że jestem pod działaniem leków. Chodziliśmy pijani przez rok lub dwa. Gdyby nie lekarze z prawdziwego zdarzenia, nie wiadomo, czy byśmy teraz rozmawiali, wyznał w jednym z wywiadów ojciec Jakuba. Matka Jakuba została przesłuchana po raz pierwszy, dopiero po reportażu superwizjera z 2018 roku, a później 2 razy w prokuraturze okręgowej w Toruniu i raz w Warszawie. Jak relacjonuje, potraktowano ją tak, jakby nie była matką. Połączenia SMS-y z telefonu Jakuba z dnia zaginięcia i śmierci zostały usunięte. System bezpieczeństwa telefonu zrobił zdjęcie tym osobom, które tego dokonały.
rodzicom Jakuba przy pomocy specjalistów udało się je uzyskać. Osoby odzyskujące te dane zauważają, że usunięte zostało określone imię, nazwisko oraz pseudonim. Na zdjęciach, które zostały uzyskane z serwerów Samsunga, widać najprawdopodobniej miejscowego policjanta, który miał zostać przesłuchany w sprawie. Prokuratura rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu stwierdziła brak podstaw, aby sądzić, że zwrot wyczyszczonego telefonu ma charakter przestępczy. Policjant, oddając telefon przy ławce przed domem Szymandów, powiedział, że tylko tyle może dla ojca Jakuba zrobić. Samochód Jakuba, który został znaleziony w lesie na miejscu zdarzenia, policjanci bez oględzin oddali go Adamowi, który ostatnio widział Jakuba żywego. Oddany został bez protokołu przekazania Adamowi J., który nie miał prawa jazdy. To on miał się upierać, że weźmie auto, które następnie przez kilka dni stało u niego na podwórku. Mechanik samochodowy, któremu Jakub powierzał auto do napraw oraz przeglądów, zwrócił uwagę na to, że odkręcana była osłona drążka zmiany biegów, plastikowe obrzeża progów, tapicerka drzwi, czyli miejsca, w których można było coś schować. Warto dodać, że przed 12 listopada w warsztacie samochodowym, do którego jeździł Jakub, zatrudnił się jeden z policjantów, który może być zamieszany w tę sprawę. Wracając do dnia tragedii, prokurator, który miał być na miejscu zdarzenia, po telefonicznej rozmowie z oficerem dyżurnym policji, zrezygnował z przyjazdu. Nie zlecił także wykonania sekcji. Natomiast z dokumentów wynika, że przybyły na miejsce lekarz do śmierci Jakuba odniósł się następująco. Czas nieokreślony. Prawdopodobnie działanie na własną szkodę przez powieszenie. Badania wariografem przeprowadzone na Adamie J., które wykonane były w trakcie prowadzenia drugiego śledztwa, były niejednoznaczne i nie wykluczyły, że może mieć on wiedzę na temat śmierci Jakuba. Na światło dzienne wyszło też, że przed śmiercią Jakuba Adam próbował dokonać tego samego na żyrandolu w swoim domu. W toku śledztwa nie sprawdzono, czy Jakub po południu 12 listopada 2014 roku był w towarzystwie innych osób. Ze względu na niezabezpieczenie samochodu w dniu śmierci chłopaka, niemożliwe było badanie daktyloskopijne czy zapachowe. Sekcja z kolei pozwoliłaby poznać przyczynę śmierci. Ślady wokół miejsca, w którym dochodzi do działań na własną szkodę, są odmienne od tych, gdy dochodzi do działań osób trzecich. Dopiero w 2020 roku nagle w sprawie pojawiła się matka Adama J. i potwierdziła jego zeznania. Z relacji Beaty J. wynika, że Adam był w domu od godziny 16 do czasu przyjazdu rodziców Jakuba, około godziny 19. Ojciec Adama, Tadeusz J., potwierdził wersję żony. Zastrzegł jednak, że historię zna jedynie ze słów kobiety, dlatego już tamtego dnia pracował do późna. Okazuje się jednak, że Beata J. także pracowała do późna w swoim przydomowym gabinecie kosmetycznym. Ostatnia klientka wyszła od niej około godziny 19. Dlatego nie mogła mieć 100% pewności, jaki syn spędzał czas. Jednak śledczy uznali słowa Beaty i Tadeusza za wiarygodne. Dla prokuratorów oraz biegłej psycholog Adam J. był osobą bardzo wiarygodną. Mimo że badania wariografem okazały się niejednoznaczne, ani nie potwierdziły, ani nie wykluczyły, że posiadał wiedzę na temat śmierci Jakuba Szymandy. W 2018 roku prokurator okręgowy w Toruniu wyznał publicznie, że sprawa Jakuba została zaniedbana. Była prowadzona niezgodnie ze sztuką. Do głównych wad postępowania zaliczono przede wszystkim brak obecności prokuratora na miejscu zdarzenia. W styczniu 2019 roku ciało Jakuba zostało ekshumowane. Wynik badań toksykologicznych jednoznacznie ukazuje, że w dniu śmierci przyjmował on substancje odurzające. Pan Szymanda w posiadaniu opinii sądowo-lekarskiej przygotowanej przez profesora Jarosława Berenta, specjalistę medycyny sądowej i laboratoryjnej toksykologii sądowej. Dokument datowany jest na luty 2020 roku. W grudniu 2020 roku prokuratura okręgowa w Toruniu umorzyła ostatnią, trzecią sprawę. Rodzina wraz ze swoim mecenasem Ireneuszem Wilkiem zaskarżyła tę decyzję. To sąd okręgowy w Toruniu
nie uwzględnił zażalenia. Tym samym postanowienie o umorzeniu śledztwa stało się prawomocne. Prokuratura Krajowa prowadzi odrębne postępowanie dotyczące ewentualnych zaniedbań strony miejscowych śledczych i prokuratorów. Sąd w Warszawie ma zdecydować, czy uchylić immunitet części prokuratorów, którzy prowadzili sprawę i dopuścili się zaniedbań. Termin rozprawy był kilka razy przekładany. W maju 2021 roku zostały w tej sprawie przesłuchane dwie osoby. Państwo Szymanda podkreślają, że nie obawiają się gróźb i że to, co było dla nich najcenniejsze, już utracili, więc nie mają powodów do rezygnacji z prawdy. Według współtwórców krakowskiego archiwum X, w zabójstwie Jakuba udział brało kilka osób. Otrzymali oni informację, że jedną z osób, która może wiedzieć, co się stało tego dnia, jest syn policjanta. Przygotowali listę czynności, jakie powinna wykonać prokuratura, aby wyjaśnić sprawę śmierci Jakuba. Analizę tę prokuratura otrzymała przed wykonaniem w 2019 roku wizji lokalnej. Wizja nie była jednak przygotowana profesjonalnie, zgodnie z założeniami śledczych z archiwum X. Nie było kukły, ważącej tyle co Jakub, a na miejscu pan Szymanda zauważył dwóch policjantów. Jednego, który tego dnia wystawił mandat Jakubowi, oraz drugiego, który był na miejscu znalezienia ciała Jakuba, jako jedna z pierwszych osób. Spośród dwóch obecnych świadków, jeden wyszedł akurat z więzienia w Grudziądzu. Zdaniem krakowskiego archiwum X, prokuraturze nie zależy już na poznaniu okoliczności śmierci Jakuba, a o zamiecenie tej sprawy pod dywan, żeby błędy w dochodzeniu nie przeniknęły do mediów. Podczas przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Toruniu, prokurator, zadając pytania Adamowi J., mówiła do niego, że może się zastanowić lub może nie pamiętać. Syn policjanta zjawił się na przesłuchaniu od razu z adwokatem. W trakcie czynności wypił aż 3 litry wody, co może wskazywać na to, że był bardzo zdenerwowany. Rodzice Jakuba nie chcą odszkodowania, ale są świadomi, że osoby odpowiedzialne za śmierć ich syna wkrótce będą musiały im takie odszkodowanie wypłacić i ponieść prawne konsekwencje, bo rozwiązanie tej sprawy jest coraz bliżej. Na koniec tego materiału chciałbym skierować do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.